poranek w Syrii. W nocy są dość chłodne, chyba to tak zawsze jest, że to na pustyni, w tych rejonach pustynnych, niedaleko pustynnych, tu w środku, w nocy są chłodne, a w dzień później jest naprawdę cieplutko. Tu rozbiliśmy nasz obóz pośród kamieni. Wyspaliśmy się średnio, po pierwsze 3 osoby w namiocie, tam Andrzej się uwiera, a po drugie podłoże, jak widać, typowo fakirowskie, czyli czujemy się troszeczkę połamani. Słońce niedawno wzeszło, ale go nie widać. Będziemy łapać stopa dalej.